śmierć ojcem chrzestnym. Pewien ubogi człowiek miał 12 dzieci i musiał harować dzień i noc, by je wyżywić. Kiedy jego żona urodziła 13 dziecko, nie wiedział, co robić i wybiegł na gościniec. Postanowił poprosić pierwszą napotkaną osobę, by została ojcem chrzestnym. Pierwszym, kogo zobaczył, był sam Bóg. Ponieważ Bóg wiedział wszystko, nie musiał pytać, o co chodzi mężczyźnie. Żal mi ciebie, biedny człowieku, rzekł. Chętnie będę trzymał twojego syna do chrztu. Zaopiekuję się nim, nic się nie martw. Kim jesteś? Spytał mężczyzna. Bogiem. Cóż, idź swoją drogą. Nie chcę cię na ojca chrzestnego. Jesteś łaskawy dla bogaczy, którym niczego nie brakuje, a biedakom pozwalasz głodować. Oczywiście powiedział to tylko dlatego, że nie wiedział, jaki cel ma Bóg, gdy jest dobry dla bogaczy, a okrutny dla ubogich. Ruszył gościńcem i po chwili napotkał jegomościa ubranego w piękny kaftan. Chętnie ci pomogę, powiedział nieznajomy. Uczyń mnie ojcem chrzestnym swojego syna, a dam mu wszystkie bogactwa świata i sprawię, że będzie się cieszył życiem. Kim jesteś? Diabłem. Co takiego? Nie chcę takiego ojca chrzestnego. Oszukujesz ludzi i doprowadzasz do grzechu. Słyszałem o tobie. Szedł dalej i po pewnym czasie spotkał starca idącego w jego stronę na chudych nogach. Zrób mnie ojcem chrzestnym swojego syna, powiedział nieznajomy. Kim jesteś? Śmiercią. Sprawiam, że wszyscy są równi. W takim razie jesteś właściwą osobą, odparł ubogi. Zabierasz biednych i bogatych. Zostaniesz ojcem chrzestnym mojego dziecka. To mądra decyzja, powiedział starzec. Sprawię, że twój syn będzie bogaty i sławny. Tym, co mają mnie za przyjaciela, dobrze się wiedzie. A więc w przyszłą niedzielę, rzekł mężczyzna, koniecznie przybądź punktualnie. Zgodnie z obietnicą śmierć pojawiła się na chrzcinach, złożyła wymagane przysięgi i zachowywała się nienagannie. Chłopiec rósł, a gdy osiągnął pełnoletność, ojciec chrzestny przyszedł do jego domu i powiedział: chodź ze mną, młody człowieku. Zaprowadził chłopca do lasu, gdzie pokazał mu pewne ziele. To dar od twojego ojca chrzestnego, oznajmił. Sprawię, że staniesz się sławnym medykiem. Kiedy wezwą cię do łoża chorego, rozejrzyj się i zaraz mnie zauważysz. Jeśli będziesz stała koło głowy pacjenta, powiesz rodzinie, że chory wyzdrowieje. Potem daj mu trochę tego ziela. Możesz je stosować w dowolnej formie. Liści do ssania, naparu z kwiatów, tabletek z roztartych korzeni. Nie ma to żadnego znaczenia. Za dzień lub dwa pacjent będzie zdrowy. Ale jeśli zobaczysz mnie stojącego w nogach łóżka, chory należy do mnie, rozumiesz? Masz mówić, że nie ma dla niego ratunku, że nie pomoże mu żaden lekarz na świecie. Przestrzegaj tych zasad i wszystko będzie dobrze, ale uważaj. Jeśli dasz ziele komuś, kto należy do mnie, spotka cię coś bardzo złego. Młody człowiek posłuchał rad ojca chrzestnego i wkrótce został najsłynniejszym medykiem na świecie. Ludzi zdumiewała jego umiejętność przewidywania, czy pacjent wyzdrowieje, czy umrze. Przybywali ze wszystkich krajów świata, by prosić go o radę i płacili dużo pieniędzy, aż stał się bardzo bogatym człowiekiem. Pewnego dnia zachorował król. Posłano posławnego lekarza i spytano go, czy władca wyzdrowieje. Kiedy młody człowiek wszedł do sypialni, zobaczył ojca chrzestnego stojącego w nogach łóżka. Los króla był przypieczętowany. Oczywiście nie była to wiadomość, jaką chciała usłyszeć rodzina królewska. Gdybym tylko choć raz mógł się sprzeciwić ojcu chrzestnemu, pomyślał młody człowiek. Śmierć na pewno się wścieknie, ale w końcu jestem jej chrześniakiem. Może mi wybaczy?
tak czy inaczej zaryzykuje. Obrócił łóżko tak, że śmierć znalazła się obok głowy króla, po czym dał choremu do wypicia napar z kwiatów. Wkrótce król usiadł na łóżku i poczuł się znacznie lepiej. Jednak kiedy młody człowiek znalazł się sam, przyszła do niego śmierć. Zmarszczyła gniewnie brwi i pokiwała palcem. Oszukałeś mnie, powiedziała. Bardzo mi się to nie podoba. Tym razem przymknę na to oko, bo jesteś moim synem chrzestnym, ale spróbuj to zrobić jeszcze raz, a pożałujesz. Kiedy będę odchodził, zabiorę ciebie. Wkrótce potem poważnie zachorowała córka króla. Była jego jedynym dzieckiem, więc król płakał dzień i noc, aż oczy tak mu zapuchły, że prawie nic nie widział. Kazał ogłosić, że ktokolwiek uleczy dziewczynę, poślubi ją i odziedziczy tron. Naturalnie młody człowiek postanowił spróbować szczęścia, podobnie jak wielu innych. Kiedy wszedł do sypialni królewny, zobaczył śmierć stojącą koło jej nóg. Jednak tym razem prawie nie zwrócił uwagi na ojca chrzestnego, bo gdy spojrzał na twarz dziewczyny, zapomniał o całym świecie. Była tak piękna, że nie mógł myśleć o niczym innym. Śmierć marszczyła brwi, prychała i wygrażała pięścią, ale młody człowiek nie zwracał na nią uwagi. Obrócił łóżko, dał chorej dwie tabletki i królewna natychmiast usiadła, a jej policzki znów się zaróżowiły. Ale śmierć, oszukana po raz drugi, nie miała ochoty czekać. Chwyciła medyka kościstą ręką i powiedziała: w porządku, chłopcze, koniec z tobą. Odciągnęła go od łóżka królewny, wyprowadziła z pałacu, potem z miasta, a jej lodowaty chwyt był tak silny, że młody człowiek nie mógł się wyrwać, chociaż ciągle próbował. Powiodła go do wielkiej jaskini w górach, w której paliły się tysiące świec, niektóre wysokie, niektóre średniej długości, inne zaś tak krótkie, że powinny zaraz zgasnąć. Przez cały czas jedne świece gasły, a inne się zapalały. To też wydawało się, że niewielkie płomyki tańczą po jaskini. Widzisz te świece? Spytał ojciec chrzestny. Każdy człowiek żyjący na ziemi ma tu zapaloną świecę. Wysokie należą do dzieci, średnie do ludzi w kwiecie wieku, a krótkie do starców. We większości. Niektórzy młodzi ludzie mają bardzo krótkie świece. Która jest moja? Spytał młody człowiek, myśląc, że jego świeca powinna być dość długa. Śmierć wskazała dopalający się ogarek. Młody człowiek wpadł w przerażenie. Ach, ojcze chrzestny, drogi ojcze chrzestny, zapal dla mnie drugą świecę, błagam. Bardzo pragnę poślubić królewnę. Musiałem obrócić jej łóżko, bo natychmiast się w niej zakochałem. Nie mogłem nic na to poradzić. Proszę, drogi ojcze chrzestny, pozwól mi żyć. To niemożliwe, odpowiedziała śmierć. Nie mogę zapalić drugiej świecy, nie zgasiwszy pierwszej. Och, błagam cię, postaw nową świecę na szczycie starej, żeby się paliła, gdy pierwsza zgaśnie. Śmierć udała, że zamierza to zrobić. Wzięła długą świecę i umieściła koło ogarka, który prawie się wypalił, ale postanowiła się zemścić. Kiedy pochyliła nową świecę, by ją zapalić, pozwoliła, by ogarek zgasł. Medyk natychmiast osunął się bez życia na ziemię, bo nie różnił się od innych ludzi. Wpadł w ręce śmierci.